Dzięki projektowi pod nazwą Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Sanockim, który realizuje sanocki PCPR, 10 uczestników otrzymało możliwość odbycia płatnych staży. Dają one młodym ludziom szansę nabycia cennego doświadczenia na rynku pracy. Uczestnicy brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. To były indywidualne spotkania, które trwały około 3 godzin. I podczas tych spotkań doradca zawodowy na podstawie ich wykształcenia, predyspozycji zawodowych, zainteresowań, dobierał im staże, w których oni w tej chwili biorą udział. Szkolenia realizowane w ramach projektu dały uczestnikom możliwość podniesienia swoich kompetencji i odnalezienia się na rynku pracy. Jedną z takich osób jest Sylwia Furdak, która dzięki projektowi odbywa staż w sanockim przedszkolu. Ja dzięki projektowi zyskałam bardzo dużo. Przede wszystkim ten staż to jest dla mnie szansa na start na rynku pracy, zdobycie doświadczenia w zawodzie, którym się uczyłam, osiągnęłam teraz tytuł licencjacki. No i wyjazd do sanatorium także oraz szkolenie, które za niedługo się odbędą. Są to szanse na poszerzenie kwalifikacji, no i tak jak mówiłam, doświadczenie, które dzisiaj jest niezbędne i być może uda się dzięki temu zdobyć później zatrudnienie. Kolejną osobą, która pracuje dzięki projektowi sanockiego PCPR-u jest Wojciech Wróbel z zawodu informatyk. Do tej pory miał problem ze znalezieniem zatrudnienia. Po odbyciu szkolenia dostał staż w szpitalu na stanowisku informatyka referenta. Uważam, że jeżeli nie uczestniczyłbym w tym projekcie, nie miałbym szans na tą pracę, ponieważ na pewno do takiej pracy jest potrzebne większe wykształcenie i większe doświadczenie. Zawsze jest lepiej cokolwiek zacząć robić, niż tylko siedzieć w domu i narzekać, że nie ma pracy. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015 roku, a już 1 października rusza kolejny nabór uczestników. Osoby biorące udział w projekcie mogą liczyć na kilka form wsparcia, m.in. na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy zawodowe, 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne oraz płatne staże zawodowe.